Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry The Callisto Protocol. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, w ostatniej lokacji i ostatnim rozdziale trochę się zamotałem, trochę się pogubiłem, trochę było zamieszania, ale w końcu dotarliśmy do kolejnego miejsca, do kolejnych celi. Mamy broń, pierwszą palną, bardzo fajnie. Musimy teraz zlokalizować oddział medyczny. Ja na razie sobie schowałem tą broń palną, bo zobaczę, czy będzie taka bardzo mocna potrzeba jej używać. Także na razie planuję walczyć z przeciwnikami dalej wręcz. Będę tutaj starał się wszystkiego unikać i będę chciał wykorzystać ten system szybkiego celowania. Muszę go koniecznie przetestować. Okej. Myślę, że zaraz będzie ku temu okazja. O kurde, ten system szybkiego celowania? No chance. Nie wiem, czy widzieliście, ale tam było dosłownie ułamek sekundy na to, żeby go użyć. Raz mi się udało, ale nie zabiło to wroga, więc szczerze przyznam, że się nie opłaca go używać, bo zużywa amunicję, a nie zabija przeciwnika one-shotem. Więc stwierdzam, że wolę chyba go dobić już walką wręcz. Oh shit, jak to powiedział. Oh. Przy tym też mam uniki robić? Ej, nie da się! Nie wiem, jak mam tego unikać. Sensu. Myślałem, że jak uniki są w tej grze kluczem do sukcesu, to i takich rzeczy będzie można unikać. Okazuje się, że nie do końca. Czyli co w tej sytuacji? Lepiej skrócić przeciwnika chyba szybko i po prostu go wykończyć metodą tradycyjną. Okej, mam maksymalne zdrowie, mogłem nie walić tych strzykawek jako opętany. Kto tak drze japę? Będziemy musieli pamiętać o tym, że tu jest ten... Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Było kilka miejsc za szybą. Ale myślałem, że te szyby są niezniszczalne. A ja ją wywaliłem jednym uderzeniem. Tylko że totalnie nieopłacalne było to. A nie, tutaj coś jest. Nie jest to jakoś strasznie dużo. Ale zawsze to jakieś dodatkowe kredyciki. Szczególnie biorąc pod uwagę, że tam w jednej skrzyni, jak trzeba było broń wydrukować, znalazłem naraz 800. A do tego momentu w całej grze znalazłem niecałe 300, no to tak trochę tak sobie. Dobra, możemy pójść tędy, gdzie teraz idę, a możemy też wrócić się tam. Zobaczmy tam. Okej. Spadło wieczko. Nothing special na razie. To nie, to jednak może pójdziemy tam. Bo im niżej, im dalej się gdzieś wciskam, to mam coraz większe obawy. Tak naprawdę po prostu chcę, żeby nic mnie nie ominęło. Wspomniałem, że można tutaj jeszcze włazić do tych cel. No właśnie. Na przykład po amunicję i po
kredyty. Chodźmy tutaj. O! Myślicie, że to jest dalsza ścieżka? Poruszaj się po cichu. Okej, wracam. W takim razie tamto miejsce, gdzie się schodzi po drabinie, to jest chyba jakaś ekstra lokacja. Skoro tutaj dostaliśmy tak jakby kolejny objective, coś takiego. Gdzie to było? O, to jakieś fajne. Czemu nie można tego podnieść? Tutaj. Tutaj. I tutaj. Ale cicho się zrobiło. A w takich grach cisza jest niewskazana. Kurde. Tam nie idę. W takich grach cisza to jest zła wróżba. O, tu można wejść. No dobra, i po co ja tu wlazłem? Jeszcze jakieś wyjście. O co tu chodzi? Przed chwilą schodziłem, teraz już wchodzę z powrotem. My wejdziemy chyba w jakimś innym miejscu. O kurczę, Marcin się zbugował czat. Niech próbuję sobie otworzyć w okienku. Jest taka opcja. Bez sensu, patrzcie. Stąd wylazłem. A tędy wlazłem. A, Marta siedzi na telefonie, no to jest problemik. Cholera jasna, zatoczyłem kółeczko. No to nie wiem. Dziwne to było. Po co robić dwie drabiny z jednego pomieszczenia do drugiego? Nie mam zielonego pojęcia. Patrzcie. Stąd normalnie cyk i tu wychodzimy, bez sensu. O, znalazł jakąś skrzynię z łupami. Nice. Nice. Ale łupy. Dobra, spodziewajmy się teraz ataku. Właśnie. Okej. Okay. Okej, spaliłem tutaj.
Ale już wiem, o co chodzi. Pewnie też zauważyliście. Dzięki tym szybkim opcjom celowania mamy możliwość robienia takich jakby a la kombosów? Coś takiego. Czyli, że przeciwnik nas atakuje, my unikamy, robimy kilka ataków wręcz, strzelamy i tak naprawdę nie dajemy przeciwnikowi dojść do ataku. Ale jest to cholernie trudne na razie do opanowania. Okej, okay, tutaj dotarliśmy do tej samej skrzyni, ale jesteśmy za nią. Wszystkie cele są pozamykane, więc nie mam za bardzo co tutaj lutować, tylko tą jedną skrzynię. Czyli wychodzi na to, że ta miejscówka była dodatkowa. Okej. W sumie warto było tu zejść. Okej, no szkoda, szkoda, że Marcie padł czat. Mam nadzieję, że do nas wróci. Ja jedyne, co mogę od siebie podpowiedzieć, to starą, słynną metodę na naprawę wszystkich informatyków. Włącz i wyłącz. A, już było robione. No to tutaj moje pomysły się kończą. O, czekajcie, można się uleczyć. Dobra, lecimy tędy. No i dotarliśmy do miejsca, w którym trzeba po cichu się zachowywać. Może trzeba się wylogować z YouTube'a na telefonie. Zalogować się ponownie. Dobra, ten robocik zepsuty. Tu nic nie ma. Zlokalizuj oddział medyczny. To mam to robić po cichu, czy nie? Bo nie wiem już. Chyba nie ma takiej konieczności. Znajdź włoki strażnika. Tak, już to widzę. Idealnie wyciął i trafił w kark, nie patrząc. Już można otworzyć drzwi. Szykujmy się na ataki po takich akcjach. Dobra. Lecimy dalej. A, okej. On jest zamknięty.
Przez chwilę myślałem, że już się wydostał. Pewnie się zaraz wydostanie. O! Ciebie się nie spodziewałem. Co ja mówiłem? Mówiłem, że nie opłaca się robić tych sekwencji. A i tak je robię. Jak widzę ten znacznik, to nie mogę się oprzeć. Ale nie zauważyłem totalnie tego chłopa, że on se tu leży, nie? Ale zauważyliście, jak nienaturalnie się poderwał do góry? Patrzcie, jedzie chłop w tym, w worku. Słyszycie go? Niestety nie da się go zastrzelić. Chłop zamknięty w worku. Dobra, możemy iść tędy. O kurde, ale mroczno tam jest. Dobra, idziemy tędy. No, tam jeszcze gorzej. Ja pierdziu. No dobra, idźmy tutaj. I tak źle, i tak niedobrze. Trzeba też zwracać uwagę, czy przypadkiem przeciwnik nie chce zrobić dwóch ataków. Bo jak się mu przerwie konserwacja. Bo jak mu się przerwie ten drugi atak, to i tak dostajemy obrażenia. O, i tu mi grę zapisało, niedobrze. Zapiszę sobie jeszcze ręcznie. Sprawdźmy, co było tam wcześniej. O kurde, Jakob, fajno, majty. Tu zajrzyjmy. O! Tam łażą te stworki. Tu można otworzyć. Muszę pamiętać, że mogę też używać właśnie broni jako latarki. Dobra, zaraz sobie tutaj otworzymy. To się pewnie będzie wiązało z walką, więc bądźmy gotowi. Nie ma. Konwerter energii w idealnym stanie. Warto było się tu wkraść. Chodźmy tutaj. Dobra, tu jakiś jumpscarek czy coś będzie. W końcu był tu jakiś stwór, więc pewnie gdzieś tu siedzi. Albo po drugiej stronie. Wyjątkowo długi tunel. Ja nie wiem, gdzie my się tu czołgamy. Abyśmy z bazy nie wypadli w kosmos. Okej. Pamiętam, że w Dead Space były bossy. Więc tak naprawdę i tutaj mogą być. Ale miejscówkę se znalazł. Ja pierdziele. Tu jest jeszcze gorzej niż było tam. Teraz to ja chcę tam. Oczywiście, że trzeba zeskoczyć na dół bez możliwości powrotu na górę. Holy shit, i teraz co mam robić?
Jakie dźwięki, normalnie. Twórcy nienawidzą mnie chyba. Okej, okay, jest jakaś drabina. Nie wiem, gdzie ja idę. Nie wiem, gdzie ja idę, ale idę. Wow! Co to za sekta? Nice. Okej, okay, coś tu ominąłem. To jest chyba leczonko? Wygląda jak leczonko. Bo ma takie zielone. Co to jest? I have no idea. Jakieś sekretne pomieszczenie chyba odkryłem. Duncan Cole. Czy Duncan Cole to nie jest ten taki hologram, który tu nam się wyświetlał przez kilka razy? Sierżant Duncan Cole. Mianowany naczelnikiem więzienia Black Iron. Tak jest. Tajny pokój. This will be my final report from here. The tower renovations are nearly complete. And the program. Reactivated under the supervision of Dr. Mahler. And what do you hope to achieve? Results after decades of misguided research. Don't you see? Evolution doesn't happen in the lab. It happens in the wild. Wow. Dobra, w sumie tak naprawdę z tego wszystkiego najważniejsza była ta skrzynia. A reszta nie bardzo. Okej, okay, oczywiście wracając, liczmy się z tym, że coś nas tutaj zeżre pewnie. Wrócę na górę gdzieś, gdzie pewnie jeszcze nie byłem. Bo nie przypominam sobie, żeby była jakaś tutaj klatka schodowa. Siema! A, patrzcie, tam jest to, co wyszedłem. Znaczy to, co wchodziłem tamtędy. Okej. Okay. Czyli to faktycznie był taki secret. A! Ty dziadu, jak śmiałeś mnie tak przestraszyć. O, jeszcze jeden. Okej. Okay. Macie mnie. Pierwszy skuteczny jumpscare w tym tytule. A uśpili moją czujność tym, że już byłem wcześniej w poprzednim pomieszczeniu. I wziąłem zapewnik to, że już nic mnie tutaj więcej nie czeka. Jasne. W takich grach nie można ufać takim pewnikom. Dobra, jak to było? Gdzie ja byłem? Stąd przyszedłem, tak? Tutaj biegłem, tam byłem, tutaj biegłem. Tu wszedłem, ale tutaj chyba nie byłem. A nie, byłem. Bo te drzwi były chyba wcześniej zamknięte. Jasne. Dobra. Okej, okay, czyli teraz tu, czyli teraz ja się tam wróciłem. Dobra, wszystko jasne. To tak jak w Dead Space'ie trzeba mieć całą mapę w pamięci podręcznej. Tutaj to światło gasną. O kurde. Okej. Okay.
Dobra, to co mi się podoba, to to, że każdy z przeciwników daje przedmiot. Nie zdarzyło się jeszcze tak, żebyśmy deptali jakiegoś przeciwnika, a on nam nic nie dał w zamian. Patrzcie, co znalazłem. Zlokalizuj oddział medyczny. Okej. Oddział medyczny jest zlokalizowany. Możemy się cofnąć, ponieważ mamy jeszcze jedną ścieżkę. Jedną ścieżkę mieliśmy tutaj, a drugą mieliśmy po drugiej stronie. No i zobaczmy, co tutaj nas ominęło. Da się na to wejść? Nie da się. Okej. To jest jakaś pralnia? Czekajcie, tam było jakieś wejście w podłodze. Dawaj, tipa. Nice. Dobra, mamy amunicję. I mamy dużo innych fajnych rzeczy. O! Patrzcie, nie podniosło mi wcześniej tej amunicji. Co to jest? To jest chyba czysty hajs. Pokaż. Hajs jest ważny. Ale czy zamienimy go na rzecz strzykawki? Oczywiście. Jeszcze w idealnym stanie. Dobra, adios. Apteczko. Nobody needs you. Okej, tutaj będą nas już atakować, także miejmy się na baczności. Nie. Na razie I'm safe. Po co się tu wchodzi? Bez sensu. O kurde, to jeszcze takie szafy. Holy shit. Ja takich szaf wcześniej ominąłem chyba z 50. O, patrzcie. Tutaj zombiak będzie w pracy. O! Spoko. Tego się nie spodziewałem. O! O! Nic nie spadło. Dobra, pamiętajcie, że jesteśmy po podniesieniu skrzynki, więc może jakiś przeciwnik jeszcze się pojawić. Ja teraz jestem już gotowy na wszystko po tej akcji ostatniej. Kurde, ja tyle tutaj... Patrzcie, o, nie wczytała się szafa. Nie wczytała się szafa i mogłem przez chwilę podnieść te rzeczy. Oszty. Kurde, no mam... To w Dead Space było na wagę złota. A tutaj mam tego aż za dużo, nie?
Dobra, gdzie to się szło? Tędy? Bo tak. Tak, 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 już to widzieliśmy. Nie fajni. Oddział medyczny. Fajne jest to otwieranie drzwi, bo tutaj jest taka furtka, żeby był jumpscare. Czasami był. Okej. Dobrze, doktor Evan Heider. Myślę, że możemy sobie tutaj zapisać, moi drodzy, i zakończyć ten odcinek. Dotarliśmy do oddziału medycznego, także jest nice. Muszę koniecznie zwiększyć sobie miejsce w ekwipunku, bo te 6 miejsc jest trochę problematycznych. Szczególnie, że mam tutaj masę miejsca obok, a nie mogę wykorzystać tego miejsca. Szkoda. Nie mam tutaj też nigdzie możliwości z tego poziomu zwiększać tego menu. Pewnie będziemy mogli to zrobić tylko przy tej drukarce. Dotrzyj do tylnego wyjścia. Ok. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Zapraszam serdecznie. Pobawimy się oczywiście też w rozgrywkę w Callisto Protocol na kolejnym streamie. Tego sobie już teraz zakończę. I zakończę sobie również ten materiał. Także wbijajcie na Discorda, wbijajcie na streamy. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.